Ewa zatrzęsła się cała aż do stóp od wyrzutów sumienia, czyli od lęku. Uczuła nienawiść. Skłoniła się dziwacznym, potwornym pokłonem szyderstwa i targana od szaleństwa, zachichotała na cały głos chrapliwym swym głosem, podobnym do szczekania psa. Chichot odbijał się w ciemnym parku. Szybko, pod drzewami, cieniem zmykała, chichocząc ku wylotowi alei. Wydostawszy się z ogrodu, poszła szybko, nie oglądając się na cmentarz wiejski, leżący w pobliżu zmurszałego kościółka. Idąc w pomroce na oślep, trafiła niezwłocznie do świeżego grobu bodzanty. Trup jego był już przyciśnięty olbrzymim pomnikiem z białego marmuru, kupą rzeźbionych kamieni przywiezioną z Genui sterczały tam alegoryczne figury słały się wieńce pochodnie przy ostatnim blasku zorzy ewa czytała długi napis spleciony z bombastycznych umówionych wyrazów czytała raz drugi trzeci nagle zrozumiała że ten pomnik jest z niewagą bodzanty Urągowiskiem rzuconym mu przez świat na bezsilne piersi. Poczuła, że ten pomnik jest prowokacją, zaprzeczeniem wszystkiego, czym był Bodzanta, wyrazem tego wszystkiego, co on potępił i zwalczał. Poczuła mus walki w obronie Bodzanty, konieczność obrony przed zniewagą, którą był ten pomnik. Brzydki, łotrowski, głupi. Opętana od szatanów męczarni, rzuciła się na ów pomnik i poczęła walczyć z jego materialną przemocą. Szarpała go pazurami, kopała nogami, usiłowała zwalić z miejsca ramieniem, biła weń głową. Śmiały się zeń bryły marmuru, spojone z ziemią, na której stały, i spojone pomiędzy sobą klamrami z żelaza. Noc osłoniła jej szaleństwo. Kazano jej na oznaczoną godzinę wyporządzić cztery brauningi. Wyporządzenie polegało na tym, że miała broń dobyć ze skrytki na poddaszu wyczyścić wazeliną i przygotować szufladeczki z nabojami. Czyściła tedy starannie wazeliną czarne naczyńka śmierci. Wygładzała niezłomne ich karby, zagłębienia i wnętrza tak proste i tak nieodwołalnie konieczne w swojej konstrukcji jak prosto jest sama śmierć. Od dawna już, od czasu, kiedy zupełnie przeszła pod mocną rękę pochronia i ofiarowana mu była na łaskę i niełaskę, lubiła tę czynność. Miała pasję do zgłębiania prostej maszynki Browninga, a szczególnie lubiła marzyć, patrząc na jego prostą postać. Śpiewała mu wówczas piosneczki spod serca, gaworzyła z nim o dawnych i przyszłych rzeczach. Piosneczka. Będziesz się wiecznie szargała w ulicach, gdy deszcz zawieja. Będziesz czekała na łaskawego pana, który cię weźmie pod ciepły dach, nakarmi napoi winem. Panie łaskawy, mój piękny panie, ach, królewiczu nieznany, weźmie pod dach. Wprowadź na schody i do komnaty. Niech się nie błąkam w wyziębłych ulicach. Po mokrem bruku, po śliskiej mojej ziemi. weźmie, mnie, Niechaj nie moknę na deszczu, nie drża od mrozu. Będę ci wiernie, posłusznie służyła, jak pies. Będę ci do ostatka służyła, jak tresowany pies. Ach, dobry panie. Nigdy mnie nie zapomnisz, gdy ci usłużę, gdy cię sztukami moimi zabawię. Ach, panie mój, stokrotny. Przypomnisz sobie zabawy moje, o jasny panie, gdy będziesz w twym złotym domu, gdy będziesz szedł boso i cichaczem, żeby nasłuchiwać pod drzwiami, czy nie kaszle syn twój, maleńki. Przypomnisz sobie, a gdy się będziesz schylał nad kolebeczką zrodzonego z czystej dziewicy, która prócz ciebie innego nie pieściła kochanka, i kiedy struchlały będziesz zaglądał w jego oczęta. Od gorączki zamglone, i kiedy będziesz szeptał w noc czarną, w noc deszczową, modlitwy ogłupiałe, i kiedy będziesz brodził po cichych dywanach Twojego złotego domu, szarpiąc włosy, targając brodę i jęcząc, przypomnisz sobie, bo ja będę chodziła za Twoimi wysokimi oknami, za zasłonami Twojej cudnej sypialni w mrocznej ulicy. A gdy zobaczysz, że skoczyła gorączka i gdy ci włosy zjeżą się na głowie i gdy ręce załamiesz i będziesz w ciemne okno patrzał, może mnie zobaczysz w ulicy. Ach, złoty panie! A gdy syneczek wyciągnie do ciebie chude rączyny i gdy się wołać będzie, żebyś go ratował, a ty poweźmiesz wiadomość twoim wielkim, niezmierzonym rozumem, że mocniejsze są nade wszystko nasze skrofuły, i że córeczka moja, gruźliczka, tuli już do łona syneczka twego. Ujrzyj mnie, panie, jak ja się będę szargała w mojej czarnej ulicy. I tego dnia Ewa doskonale przygotowała browningi. Były gotowe, złożone w szufladzie stolika, kiedy jeden po drugim zaczęli ściągać. Pochron, batasiński z zapadniętym brzuchem, grzywacz, wysoki, milczący blondyn, wreszcie dziobaty fajtaś. Przynieśli ze sobą wiele salcesonu, kiszki podgardlanej, serdelków, bułek, czekolady tudzież monopolu i odżywiali się w milczeniu gościnnie, częstując Ewę. W trakcie uczty pochron rozkazał Ewie ubrać się w najlepszą, najładniejszą suknię. Wyszła na poddasze, gdzie miała swój kufer i szybko spełniła polecenie. Uróżowiła się, upudrowała, nastroszyła włosy, wszystko jak należy. Czekała na dalsze rozkazy. Gdy mieli wychodzić, pochroń podał jej bilet wizytowy, odbity na brystolowej kartce. Przeczytała z przyjemnością: Ewa Pobratyńska. Nie mogła pojąć, do czego to mogło służyć. Pochroń łaskawie wyjaśnił, wdziewając swój elegancki żakiet, kapelusz i rękawiczki. Pójdziemy kokoszko na ulicę marszałkowską pod numer 305 do domu, który dopiero co skończono stawiać. I ja, i ty. Oj, to dobrze, a widzisz. Każde pójdzie oddzielnie, ty zaś pierwsza. Wszyscy pięcioro będziemy się mieć na oku. Wejdziesz prędko w bramę, ty pierwsza, i zaraz nikogo nie spostrzegając, na lewo od frontu. Są tam schody marmurowe wysłane dywanem. Na pierwszym piętrze jest tylko dwoje drzwi. Na tych, co na lewo, nie ma żadnej tablicy, a na tych, co na prawo, jest duża blacha mosiężna z wyrytym nazwiskiem Łukasz Niepołomski. A, właśnie, właśnie, a, ten sam. Cóż on tam robi? Mieszka, kokoszko. To właśnie jego dom. W tym mieszkaniu, co bez żadnego napisu, mieści się biuro fabryk w Rosji, w których on jest współwłaścicielem, a teraz jej głównym reprezentantem. Z mieszkania jego do tego biura są proste, niczym nie zaopatrzone drzwi. A drzwi od biura ze schodów są tęgo bronione. Musimy wejść do jego pomieszkania. Rozumiesz, dziecko? A dopiero stamtąd do biura. Wchodźcie sobie nawet do czubatego diabła, cóż to mnie obchodzi? To i ciebie obchodzi. Wejdziesz pierwsza, zadzwonisz do jego mieszkania. Lokaj nie otworzy z łańcucha. Przez szparę podasz lokajowi ten bilet i poczekasz. Ten niepołomski zaraz cię przyjmie. A jest teraz w domu, na obiedzie. Skoro lokaj spuści łańcuch, ty wejdziesz we drzwi. Staraj się jak najdłużej stać we drzwiach, dopytywać się, rozmawiać, bajać, żeby my mogli draba nagle zakatrupić i wejść sami. Takie co rzeczy. A takie. Nasza już będzie rzecz wyłamać tamte drzwi do biura i oporządzić kasy. A dacie to radę we czterech? Damy, kurko, damy. Urzędników tam jest sześciu, lokajów dwóch. Niepołomski to samo ma lokajów dwóch. No, sam. dam radę. A to i niepołomskiego będziecie trupić? To tam nie twoja rzecz. A niech ci zaś do główki nie przyjdzie, bo by... Kuku. No, jazda.